Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dziś zajmiemy się Piranowym Kiridashi, który właśnie on mi przysłał. Unboxing znajduje się na kanale. Jeśli byście chcieli, to poszukajcie. Poszperajcie po kanale. Na początek wyprowadzimy szlif. Potem spróbujemy zahartować i zrobić pochewkę z Kydexu. Na początku troszkę się zastanawiałem, z której strony powinien być wyprowadzony szlif. Chodziłem po filmikach Pirana. Dopiero później się zorientowałem, że to pewnie to oznacza zaznaczenie, po której stronie mam szlif. Więc dzieło. Się rozpadało. Dobrze, wyprowadziłem ostrze. Chyba nie wiem, na światła. Chyba całkiem ostre. Ale ciepło. Mam tutaj. To wilgotne wszystko jest. Ale chyba jest ostre. Ewentualnie mogę te wąsy. I właśnie teraz powinienem to zahartować. Wyszło trochę więcej niż bym chciał tego ostrza. Trochę bardziej skośne niż bym chciał wyszło. Ale to nic. To nic. Więc chyba weźmiemy się za zahartowanie naszego Kiridashi. Więc zaraz rozpalam i zobaczymy.
wrzucimy do oleju jeden koks, ponieważ gdy jest ciepły, lepiej odbiera ciepło naszemu metalowi. Powoli odbiera je, nie gwałtownie. I hartowanie jest lepsze. Będziemy próbowali nagrzać naszego kiridashi do temperatury 800 stopni. Mam tutaj tabelę do hartowania na telefonie. I będziemy sprawdzać zaraz. No i mamy zahartowanego naszego kiridashi piranowego. Teraz pozostało nam go odpuścić. Także widzimy się za momencik. No dobra, moi drodzy, mam tutaj kawałek kaideksu od pirana, który przyszedł z naszym kiridashi. Kiridashi jest już po zahartowaniu, po odpuszczeniu i jest już jako nożyk prawie gotowy, jeszcze potem go tylko przejadę szczoteczką drucianą, żeby tak się fajnie świecił. A teraz bierzemy się za nasz kaidex. Tutaj mam jeszcze spinki, właśnie te klipsy, czy jak na to się mówi, i troszkę paracordu. Więc nabyłem ostatnio, niedawno, wypalareczkę, także będzie okazja jej pierwszy raz użyć. Podgrzewamy świecącą stronę i jedziemy. Może powinno wystarczyć. Oj, fajnie jest plastyczny. Nie myślałem, że to tak będzie. Pierwszy raz pracuję z tym materiałem. Ale jest fajnie. Troszkę mało go nagrzałem jednak. No, jeszcze troszkę mało. Zrobimy jeszcze jedno podejście. Poprawkę. Nie wiem dokładnie, jak to powinno wyglądać, troszkę to jest nieporadnie. Nieporadnie to wygląda. Nagrzeję jeszcze troszkę od tej strony. Pierwszy raz się bawię z tym materiałem i nie mam pojęcia, jak on się zachowuje. Więc wyszło nam takie coś.
fajnie było, gdybym jeszcze tutaj tak zjechał. Poczekamy chwilkę, jak to będzie wyglądać. Fajnie teraz mi się zrobiło. W końcu wyszło tutaj tak poprawnie. Teraz zrobimy w ten sam sposób tutaj. Więc kajdex mamy, myślę, chyba uformowany. Nic więcej tutaj nie zrobię, nie wymyślę. Troszkę głęboko zrobiłem, ale to zawsze można obciąć. Aż się nagrzał. Kiridashi. No dobra, teraz spróbujemy jakoś nawiercić otwór na klipsy, ale to za momencik. No dobra, moi drodzy, zrobimy sobie teraz dwa otwory na piny. Mam wiertło piątkę, choć czuję, że tu jest szóstka. Szóstki nie mogłem znaleźć. Jeśli to nie będzie piątka, to pójdę w poszukiwanie szóstek. Więc tak, zaznaczę sobie tylko, gdzie mniej więcej mają być otwory. Ostrze kończy się gdzieś tutaj, więc pierwszy otwór fajnie gdyby był koło tego miejsca i drugi gdzieś. Może gdzieś tutaj. Więc miejsce mam mniej więcej zaznaczone. Teraz wiertarka. I wiercimy.
No i mam przewiercony Kydex. Teraz jeszcze poszerzę drugim wiertłem, ale zaraz wrócę już z poszerzonymi otworami. No więc dobrze, moi drodzy, teraz poszerzyłem troszkę otwory, już piny wchodzą ładnie, pięknie. Tyle, że jeżeli już wejdą, to zostaje im tyle miejsca. Nie wiem, czy to widzicie. I może tą zapinarką, co Piran właśnie robił, oryginalną do tego stworzoną, było łatwo zapiąć. Choć bez tego narzędzia będzie mi znacznie trudniej. Ale no cóż, spróbujemy. Z tym sytuacja jest trochę prostsza. Myślę w ogóle tak właśnie przycisnąć i poodginać jak najwięcej na boki. Potem jakoś to wyprowadzić ładniej. Więc zacisnąłem pierwszego klipsa, może nie tak pięknie jak to zrobił właśnie Piran u siebie, ale dosyć zgrabnie. Teraz drugi, trudniejszy, ponieważ tutaj sytuacja jest trochę grubsza, grubszego pokroju, tak? No dobrze, drugi też jest już zagięty. Tak jak mówię, no nie będzie to idealnie, ładnie, pięknie i przyjemnie. Ponieważ nie jestem maszyną i nie zrobię tak jak ta zaciskarka. Ale myślę, że jest całkiem zgrabnie. Teraz przydałoby się zaklepać. Nie będę się już przenosił na stół, tylko wezmę sobie na kowadło. Tylko zaraz sobie wezmę kowadło na stół. No dobrze, już przyniosłem nagled, na którym właśnie to zrobię. I mam tutaj młoteczek wysłużony, ale jest. Myślę, jak to zrobić teraz. Ale chyba to zrobię w ten sposób. Po prostu. No dobra. Jeszcze troszkę z tej strony. Powiem wam jedno, nie byłem przekonany do tego nożyka, ale jak tak teraz na niego patrzę, jak jest już skończony, opochwiony i trzymam go w ręce, to jest marzenie. Fajnie wygląda, pochwa. Trzyma go, idealny naszyjniak. Tutaj pewnie jeszcze zapletę jakiś ładny templaczek, no broczek, można tak powiedzieć, takie coś zapletę, piranowy parakord zarzucę na szyję i będzie to świetny nożyk naszyjny. Więc zostało mi jeszcze tylko go obciąć. Zaraz znajdę jakieś fajne nożyczki. Mam nadzieję, że to
da radę nożyczkami obciąć, ale to już zrobię w domu. Pięknie. No dobra, moi drodzy, pozostało nam tylko obciąć czymś, wyrównać pozostałe boki. I to było tyle. I ja to zaraz zrobię właśnie. Wy sobie popatrzcie i zaraz jeszcze pogadamy. Tak, robię to z sekatorem. No dobrze, moi drodzy, to było tyle na dziś. Piranowy Kiridashi jest już skończony. Hit czy hit? Więc według mnie to jest bardzo dobry pomysł. Fajnie zrobić coś samemu, a do tego nie jest naprawdę potrzebne wiele. Wystarczy jakiś kamień, szlifierka lub coś takiego, aby wykończyć ten kawałek stali. Z hartowaniem może mieć zwykły zjadacz chleba większy problem. Kydex, no Kydex można nagrzać nad palnikiem gazowym w kuchence zwykłej. No i przychodzi nam paracord, także i spiny też są. Ze spinami myślę, że byście sobie poradzili tak samo jak ja. Troszkę trzeba było ruszyć głową. I no dobrze. Wydarz jest skończony. Więc moi drodzy, to było teraz tyle na dziś. Żegnam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Zajrzyjcie koniecznie na Facebooka, polajkujcie. Na Instagrama będziecie mogli oglądać fajne zdjęcia, jak wrzucam moich wyrobów, ponieważ nie wszystkie lądują na kanale, a niektóre lądują tylko na Instagramie lub Facebooku. Ale lepiej wiedzieć, co się w świecie dzieje, tak? Jeśli byście chcieli kupić sobie jakąś fajną koszuleczkę, rozważcie opcję na kapsel.pl w moim sklepiku. Także to było to na dziś. Już trzeci raz to mówię. Żegnam się z wami bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia!